4 kwietnia wspominamy błogosławionego Józefa Benedykta Dusmet, prezbitera. Józef urodził się 15 sierpnia 1818 roku w Palermo na Sycylii we Włoszech w rodzinie arystokratycznej. Od dzieciństwa związany był z klasztorem ojców benedyktynów w swoim mieście, w którym żyli jego dwaj wujkowie. Sam uczył się w szkole prowadzonej przy klasztorze. W wieku 22 lat wstąpił do zakonu ojców benedyktynów. Już po 2 latach otrzymał święcenie kapłańskie, a następnie wykładał w tamtejszym seminarium duchownym. Dostrzegano tam jego inteligencję, dojrzałość duchową, mądrość i wierność w realizacji powołania. Józef miał 29 lat, gdy powierzono mu posługę przełożonego. Pełnił ją przez 20 lat w różnych klasztorach benedyktyńskich. Niektórzy aż zarzucali mu pewien rygoryzm. Jemu zaś chodziło o to, by zakonnicy żyli zgodnie z wymaganiami reguły zakonnej. W 1867 roku, w wieku 49 lat, mianowany został arcybiskupem Katanii. W tym czasie wybuchła epidemia cholery. Z wielkim zaangażowaniem Józef pomagał chorym, bez względu na ich pochodzenie społeczne. Na budynku kurii biskupiej w widocznym miejscu kazał umieścić zdanie: dopóki mamy bochenek chleba, będziemy się nim dzielić z ubogimi. Były to nie tylko wzniosłe słowa, on sam realizował je w życiu. Józef aktywnie uczestniczył w obradach pierwszego Soboru Watykańskiego. Zdecydowanie opowiadał się za nieomylnością papieską i przedstawił prośbę o ogłoszenie dogmatu o wniebowzięciu Najświętszej Marii Panny. Troszczył się też o rozwój duchowy swoich diecezjan. W 1871 roku poświęcił diecezję Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Zorganizował też kilka pielgrzymek do sanktuariów maryjnych. W 1889 roku papież Leon XIII mianował Józefa kardynałem. Polecił mu m.in. zorganizowanie i otwarcie benedyktyńskiego kolegium świętego Anselma na Aventynie w Rzymie. Ta uczelnia funkcjonuje do dziś. Józef Benedykt zmarł w Katanii 4 kwietnia 1894 roku w wieku 76 lat. Już za życia był uważany za świętego. Był z pochodzenia arystokratą, ale troszczył się o rozwój duchowy powierzonych sobie ludzi, szczególnie benedyktynów, i z miłością służył ubogim. Święty Jan Paweł II beatyfikował go w 1998 roku. Wtedy powiedział: kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Kardynał Józef Benedykt Dusmet, arcybiskup Katanii od 27 lat, z pewnością długo rozważał te słowa Ewangelii. Był świadkiem ewangelicznej miłości w czasach szczególnie trudnych dla życia Kościoła, pośród gorących konfliktów partyzanckich i głębokich zmian w strukturze politycznej i społecznej kraju, w regionie zniszczonym przez szereg przerażających klęsk żywiołowych, epidemię cholery, trzęsienia ziemi, powodzie, wybuchy etny, a także nieustanne i rozległe nieszczęścia, jakim jest nędza ludzi pozbawionych środków do życia. Chociaż wychowywał się w zaciszu arystokratycznej i bogatej rodziny, żył tak ubogo, że kiedy umierał, nie było nawet prześcieradła, w które można by było go owinąć. Dosłownie odarł się ze wszystkiego, aby przyodziać ubogich, których czuł się pokornym sługą. Duże znaczenie miała też jego praca na rzecz zakonu benedyktynów, do którego należał. Módlmy się. Boże, światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś błogosławionego Józefa Benedykta, biskupa, na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał, i szli drogą, którą wskazywał. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami.
bądź nami.